Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie i zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi... Zatrzymani za włamania i kradzieże. Ujawniono i zabezpieczono te agregaty prądotwórcze, elektronarzędzia. Strajk zawieszony. Mądry na pewno musiał zatrzymać ten cały proces psucia oświaty. Nawet 10 lat za kratami grozi dwóm mieszkańcom powiatu górowskiego zatrzymanym przez głogowskich policjantów. Mężczyźni odpowiedzą przed sądem za włamania i kradzieże. Pierwszy w ręce funkcjonariuszy wpadł 19-letni mieszkaniec powiatu górowskiego. Mężczyzna był podejrzewany o włamanie do garażu i kradzież agregatów prądotwórczych oraz elektronarzędzi o łącznej wartości ponad 4000 zł. Policjanci Wydziału Kryminalnego w wyniku realizacji sprawy wytypowali sprawcę 19-letniego mieszkańca powiatu górowskiego. No i okazało się, że to jest dobre typowanie, ponieważ już w trakcie zatrzymania ujawniono i zabezpieczono te agregaty prądotwórcze, elektronarzędzia i te przedmioty policjanci odzyskali. Szybko okazało się też, że sprawca nie działał sam. Pomagał mu 27-letni kolega. Wciąż nie był to jednak finał tej sprawy. Wyszło na jaw, że był jeszcze drugi współsprawca tego włamania, 27-latek, również mieszkaniec powiatu górowskiego, kilkanaście godzin potem zatrzymany przez policjantów. No i to nie jest finał sprawy, ponieważ okazało się, że do tego garażu było włamanie jeszcze w lutym. I policjanci udowodnili 27-latkowi, że to on jest sprawcą tego lutowego włamania. Wtedy skradł z garażu siodła o wartości 3900 zł. Obydwaj podejrzani usłyszeli już zarzuty. Obecnie przebywają w policyjnym areszcie. Groźby karalne, zniszczenie mienia, wymuszenie rozbójnicze oraz znęcanie się nad swoją partnerką. 28-letni mieszkaniec Lubina został już aresztowany i usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Do mieszkańca gminy Lubin wtargnął na posesję nieznany właścicielowi mężczyzna. Ten wezwał na miejsce policję. Groził mu pozbawieniem życia. Kijem bejsbolowym powybijał szyby w oknach jego domu. Mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że jest on bardzo dobrze znany lubińskim policjantom. W jego sprawie toczyły się dwa postępowania. Pierwsze z nich dotyczyło znęcania się fizycznego i psychicznego tego mężczyzny nad swoją partnerką. Wobec niego były również zastosowane środki zapobiegawcze, m.in. dozór policji. Mężczyzna jednak lekceważył prawo i na komendę się nie stawiał. Drugie postępowanie dotyczyło zniszczenia mienia w mieszkaniu rodziców zatrzymanego. Zniszczył on drzwi oraz obudowę kominka, a także groził pozbawieniem życia. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 28-latkowi zarzutów. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanego mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. 28-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Po 19 dniach strajk nauczycieli zostanie zawieszony. Ten strajk musieliśmy kiedyś zawiesić i wybraliśmy moment najbardziej optymalny. Od poniedziałku uczniowie mogą już iść do szkoły, a rady klasyfikacyjne w wypadku maturzystów można jeszcze przeprowadzić w sobotę, w poniedziałek czy we wtorek. Mówił Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mimo wsparcia większości społeczeństwa zarabiają na pewno bardzo marne pieniądze. Duży trud muszą włożyć w wychowanie tych dzieci. Ale również poparcia samych uczniów. I również popierają wyższe płace dla nauczycieli, ale również zmiany w naszym oświacie. ZNP zdecydowało, że od jutra od godziny 6 rano strajk zostanie zawieszony. Szef związku decyzję tę argumentował troską o uczniów klas maturalnych. Mądry na pewno musiał zatrzymać ten cały proces psucia oświaty, bo w majestacie prawa rzeczywiście dokonywało się już w oświacie bezprawie. I trzeba było po prostu może na chwilę się zatrzymać, żeby jakoś przegrupować siły może. Mamy teraz na to czas do września, bo strajk został zawieszony, także w każdej chwili można rozpocząć od nowa. Niekoniecznie w tej formie, bo myślę, że ludzie już byli naprawdę zmęczeni. Z ulgą odetchnęli nie tylko rodzice przedszkolaków i najmłodszych uczniów, ale także dyrektorzy szkół. Jako dyrektor szkoły rzeczywiście przeżywałam trudne momenty przy organizacji poprzednich egzaminów i bardzo zależało mi na tym, aby doszło do rady klasyfikacyjnej w Zespole Szkół Sportowych i wczoraj o godzinie 15 zebrało się odpowiednie kworum i uchwaliliśmy klasyfikację. Dziś zajęcia, mimo tego, że część nauczycieli jeszcze strajkowała, odbyły się w szkole podstawowej nr 14. Reszta osób wróci do pracy i szkoły w poniedziałek lub po długim majowym weekendzie. Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia. Przystąpiła do niego również część nauczycieli z Oświatowej Solidarności i niezrzeszeni.
A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze. Dolnośląscy dłużnicy ZUS-u spłacają należności. Ale warto do nas przyjść i powiedzieć, mam problem. Maturzyści odebrali świadectwa. Bardzo szczęśliwa, w końcu kończę szkołę. Ponad 4 tysiące wniosków o oddłużenie trafiło w ostatnim kwartale 2018 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Łączna suma długu przedsiębiorców w roku ubiegłym to 250 milionów złotych. ZUS wyciąga rękę do dłużników. Na koniec 2018 roku ponad 500 000 przedsiębiorców miało zaległości w opłacaniu składek pobieranych przez ZUS. Dużą grupę zadłużonych przedsiębiorców stanowią małe, jednoosobowe firmy. Czasami się zdarza, że coś nam nie wychodzi, że mamy problem z odprowadzaniem składek na konta ZUS-owskie. I my zawsze apelujemy do przedsiębiorców, żeby się ZUS-u nie bali. Warto do nas przyjść i powiedzieć, mam problem. Wiem, że w najbliższych 2-3 miesiącach nie będę mógł składek zapłacić. Gdy firmie pojawiają się kłopoty z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne, nie warto czekać z ich rozwiązaniem. Każde odkładanie sprawy na później powoduje, że z miesiąca na miesiąc coraz trudniej podnieść się spod ciężaru odsetek. Możemy odroczyć płatność takich składek. Co to oznacza, że odraczamy? Ano nie rosną odsetki. Taka osoba nie jest traktowana przez nas jako nasz dłużnik. My cierpliwie czekamy, dając szansę, żeby ten ktoś zakończył na przykład jakieś posiadane nowe zlecenie lub podjął się nowego zlecenia. Druga sytuacja, kiedy już mamy długi w ZUS i ciężko nam jest te długi spłacać, warto przyjść do naszego doradcy do spraw ulg i umorzeń, który powie, jakie dokumenty zgromadzić, pomoże wypełnić wniosek i poprowadzi takiego przedsiębiorcę, który jest u nas zadłużony za przysłowiową rękę. Taki przedsiębiorca ma szansę rozłożyć swoje zadłużenie na raty. Więcej informacji można uzyskać u doradcy do spraw ulg i umorzeń w każdej jednostce ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Lasów w naszym kraju wciąż przybywa, a leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów nowych drzew. Teraz każdy może iść w ich ślady. To dzięki specjalnej ogólnopolskiej akcji pod hasłem Sadzimy Las. Akcja została zainicjowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jej celem jest zaangażowanie jak największej liczby osób w sadzenie drzew. Udział w przedsięwzięciu bierze także Głogowskie Nadleśnictwo, które dziś rozdaje mieszkańcom bezpłatne sadzonki. Akcja bardzo ważna. Sadzimy z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Sam prezydent będzie sadził w nadleśnictwie Rytel, gdzie nadleśnictwo zostało dotknięte w 2017 roku huraganem. Zostało zniszczone ponad 70 tysięcy hektarów lasu i tam będzie z tysiącem innych osób odnawiał pan prezydent las. Nadleśnictwo przygotowało kilkaset sadzonek drzew liściastych. Są to głównie buki pospolite i dęby szypułkowe. Akcja polega na tym, żeby wziąć sobie z nadleśnictwa drzewko i posadzić w miejscu, w którym będziemy mogli je pielęgnować przez całe swoje życie. Nadleśnictwo Głogów przygotowało około 500 drzewek sadzonek buka i dęba. Akcja potrwa dzisiaj do godziny 18. Po drzewko mógł się zgłosić każdy. Chętnych do odbioru bezpłatnych sadzonek nie brakowało. No usłyszałam, że to szczytny cel, tak? Sadzimy drzewka, mamy klimat taki, jaki mamy, nasze otoczenie też nie jest jakieś szczególnie czyste, więc postanowiłam wspomóc. Posadzę u siebie na dużej posesji. Co tutaj pani dostała? To jest bodajże dąb. Dęby, dwie sadzonki. Dęby i buki to są moje ulubione drzewa. Już mam kilka, więc te dwie jeszcze dodatkowo sobie posadzę. Podczas wręczania sadzonek leśnicy szczegółowo instruowali mieszkańców, jak je zasadzić, a później odpowiednio o nie dbać. Były kwiaty, czekoladki, galowe stroje, a podczas przemów popłynęły nawet łzy wzruszenia. Dziś maturzyści w całej Polsce zakończyli rok szkolny. Uroczysta Akademia Wręczenia Świadectw Ukończenia Szkoły odbyła się również w Lubinie w Centrum Kultury Muza. Uroczystą galą rok szkolny zakończyli maturzyści z drugiego liceum ogólnokształcącego w Lubinie. Do matury w tym roku przystąpi 145 uczniów. Ja jestem bardzo szczęśliwa, w końcu kończę szkołę i pójdę w końcu na wymarzone studia i to kolejny krok do tego, żeby robić coś, co naprawdę chcę robić w życiu. Na pewno jest to teraz bardzo stresujący czas przed nami, ponieważ za tydzień piszemy maturę, ale wydaje mi się, że dzisiaj są wszyscy szczęśliwi, że w końcu możemy ukończyć edukację i pójść krok w przód. Dziś po raz ostatni odczytano listę obecności uczniów, a później wręczono świadectwa. Nie zabrakło emocji oraz wzruszeń, a także życzeń. Spokoju, wytrwałości, wiary w siebie. Oni są przygotowani, więc muszą wierzyć w to, że
to, co dostaną w arkuszach, na pewno będą w stanie wszystko zrobić. Abiturientów od egzaminu dojrzałości dzieli już tylko majówka. Przygotowania do tego najważniejszego egzaminu w życiu uczniowie rozpoczęli już 3 lata temu. Ostatnie tygodnie były dla nich jednak wyjątkowo stresujące ze względu na strajk nauczycieli. Maturzyści przyznali jednak, że wolno od szkoły spożytkowali mimo wszystko w dobry sposób, bo dodatkowy czas wykorzystali na naukę we własnym zakresie. W domu robiliśmy cały czas jakieś tam próbne, także cały czas nauka była. Uczymy się wszyscy czytanie w domu, cały czas powtórki w szkole. Jak i materiał bieżący. Czułem się systematycznie na weekendy. No i teraz, jak było dużo wolnego, to miałem dużo czasu, też się uczyłem w czasie dnia więcej. Sytuacja była, jak wszyscy wiemy, przez 3 tygodnie lekcje się nie odbywały, więc musieli poświęcić ten czas dla siebie, samemu się przygotowywać, ale myślę, że wcześniej dużo żeśmy zrobili w tym kierunku, żeby oni się umieli uczyć i dużo przekazaliśmy im wiedzy, umiejętności, także myślę, że matura pójdzie jak zwykle w 100%. A jak przyszli maturzyści zamierzają spędzić swoje najdłuższe wakacje w życiu? Na pewno wakacje, może praca. Najważniejszym teraz elementem jest, żeby zdać tą maturę. Na pewno pójdę do pracy, bo trzeba trochę zarobić, żeby się utrzymać jakoś na studiach. No i pewnie gdzieś wyjadę ze znajomymi na dłuższy czas, żeby odpocząć od tej szkoły. Tegoroczne matury rozpoczną się 6 maja i potrwają do 24 maja. Wszystkim abiturientom życzymy połamania piór. We Wrocławiu wystartowała Kultura bez granic. W ramach programu Przez najbliższe 3 lata we Wrocławiu i okolicach odbędzie się szereg projektów mających na celu aktywizację młodzieży. Co ważne, Kultura bez granic jest projektem antydyskryminacyjnym i skierowanym do wszystkich, bez względu na płeć, wiek czy orientację. We Wrocławiu wystartował program Kultura bez granic. To projekt realizowany przez młodzieżową grupę Art JTM i partnerów, którego celem jest propagowanie działań kulturalnych wśród młodzieży. Będzie to projekt skierowany głównie do młodzieży, ale także do innych części społeczeństwa, bo jednak młodzież umie współpracować, umie działać i chcemy to pokazać. Jak już powiedziałem, Kultura bez granic to 3-letni program. W pierwszym rekrutujemy młodych ludzi, pokazujemy, na czym polega ten projekt. Kolejne 2 lata to już jest taka ostra praca nad wieloma projektami. Zwiększamy tak naprawdę liczbę projektów razy 2. Projekt Kultura bez granic narodził się w głowach organizatorów jako odpowiedź na problemy dyskryminacji. Świat boryka się z różnymi problemami. Czy to właśnie dyskryminacji na podstawie koloru skóry, czy niepełnosprawności, czy orientacji. I dlatego właśnie chcieliśmy pokazać, że przy okazji my działamy kulturalnie jako młodzież, jest ten problem, chcemy to połączyć i chcemy zrewolucjonizować Wrocław. W ramach programu przez kolejne 3 lata we Wrocławiu i okolicy ma odbyć się szereg imprez i projektów. Jednym z nich będzie Cytatowo. Razem z młodzieżą w ramach warsztatów i otwartych dyskusji będziemy tworzyć cytaty, które później zostaną przedstawione w różnych publicznych miejscach we Wrocławiu. Cytatowo ma zmusić mieszkańców do zatrzymania się i refleksji nad życiem. Do wyjścia z domu z kolei ma zachęcić portal, którego uruchomienie mają w planach młodzi działacze grupy Art JTM. Często się zdarza, że podczas wakacji nie mamy za bardzo pomysłu, co robić. Nasz portal przedstawi po prostu miejsca, do których możemy się udać, żeby kulturalnie spędzić czas, nauczyć się czegoś nowego. Projekt Kultura bez granic ma potrwać 3 lata. Organizatorzy zaprosili do współpracy szereg partnerów, którzy mają zapewnić młodzieży szeroką paletę atrakcji. Ochrona zagrożonych gatunków to temat przewodni 10. Polkowickiego Festiwalu Ziemi. Dzieci robiły m.in. domki dla pszczół. Poza warsztatami i konkursami uczestnicy festiwalu szukali nietoperzy, sadzili mieczyki i założyli społeczny ogród z różnymi ziołami. Można też było zbadać wilgotność drewna i dowiedzieć się, czy polkowicką kranówkę można pić. Program 10. edycji Polkowickiego Festiwalu Ziemi był wyjątkowo bogaty. Część zajęć zorganizowano w centrum piknikowym na osiedlu Polanka. W tym roku była nowość. Zakładamy w tym roku pierwszy społeczny ogród, w którym będziemy sadzić dzisiaj zioła. Każdy mieszkaniec będzie mógł uskubnąć sobie, jak będzie miał za dużo jakiś sadzonek, to też tam dołożyć swoje, przyjść, podlać. Dzieci brały udział w konkursach i różnych warsztatach. Robiłem do pszczół domki. Trudno je zrobić? Bardzo. Robiło się rurki z gazet, brało się na patyk gazetę. I się tak kręciło aż do końca i taką końcówkę tylko klejem smarować i przyklejać i kłaść tak ciasno do jakiegoś pojemniczka. Tu
Tłoczno było też przy stoisku przedsiębiorstwa gospodarki miejskiej. Tu tematem była woda. Czy polkowicką kranówkę można pić? Jest zdatna do picia i można ją bezpośrednio z kranu bezpiecznie spożywać. W tym roku są planowane, wystawione 3 źródełka zdrowej wody. Są to źródełka zewnętrzne. Jedno już jest postawione w rynku. Częścią Festiwalu Ziemi jest sprzątanie terenów zielonych. Wcześniej porządki na tak zwanych gliniankach leżących za polanką zrobiło lubińskie nadleśnictwo. Zebraliśmy tam niestety aż 35 metrów sześciennych śmieci. 5 kontenerów. Takich pełnych, czubatych. Polkowicki Festiwal Ziemi zakończyło ognisko z pieczeniem ziemniaków. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.